Wiele napojów, które znajdują się na sklepowych półkach, zawiera w sobie dużo cukru. Cukier jest bardzo smaczny, uwielbiają go na przykład konie, a ten chyba przedawkował. Problem z cukrem jest taki, że spożywanie go w dużych ilościach, a już w szczególności w formie, w jakiej dodawany jest do produktów spożywczych, szkodzi zdrowiu swego czasu nagrałem film, w którym na podstawie procentowej zawartości cukru w produktach bezalkoholowych obliczałem jego faktyczną masę wraz z pokazaniem ile go jest na oko. To zawsze robi wrażenie, bo sucha wartość liczbowa bardzo ciężko oddaje ponurą rzeczywistość. W tym filmie opowiem o zakresie pomiarowym przyrządu, jego rozdzielczości i niepewności granicznej. Wyznaczał też średnią masę i obliczał odchylenie standardowe dla tabletek musujących z próby. Niby nic wielkiego, ale skoro macie to umieć na fizyce i matematyce, to czas się tym zająć. Na co dzień ze średnią spotkacie się w komunikatach prasowych. Główny Urząd Statystyczny podaje na przykład średnią i medianę zarobków. W laboratoriach i wytwórniach odchylenie standardowe jest powszechnie wykorzystywane podczas walidacji produkcji i pozwala ocenić, czy sprzedawany produkt jest wolny od wad. W przypadku tabletek, duży rozrzut w masie może prowadzić do podania pacjentowi niewłaściwej ilości substancji czynnej, co wprost przełoży się na jego stan zdrowia sprawdzę partię tabletek musujących pod względem rozrzutu ich masy. Pierwszym krokiem będzie wykonanie pomiaru reprezentatywnej próby kontrolnej. Aby to zrobić, muszę mieć wagę. Powinna mieć ona dobrany zakres pomiarowy, który można odczytać w tym miejscu. Zakres pomiarowy określa graniczne górne i dolne wartości, dla których miernik lub urządzenie pomiarowe działa poprawnie. Znaczy to dokładnie tyle, że jak na tej wadze położę rzecz o masie 500 g, to wyjdę poza jej zakres pomiarowy. Może to doprowadzić do uszkodzenia sprzętu i kosztownej naprawy. Termometr ma zupełnie inny zakres pomiarowy, ten na przykład od minus 31 do 50 stopni Celsjusza. Wróćmy do wagi. Na wadze analitycznej znajduje się informacja o jej rozdzielczości. Rozdzielczość jest to najmniejsza zmiana wielkości mierzonej, na jaką reaguje przyrząd pomiarowy. Dla mierników cyfrowych jest to najmniejsza cyfra na wyświetlaczu. Dla wcześniej wspomnianego termometru rozdzielczość wynosi 1 stopień Celsjusza. Na wadze umieszczono jeszcze jedną ciekawą informację jest to jej niepewność graniczna. Oznacza to, że wynik pomiaru jest mniej lub bardziej niedokładny, ale nie przekraczający niepewności granicznej gwarantowanej przez producenta. Więcej o niepewności pomiaru opowiem w przyszłych filmach. Na koniec jeszcze muszę zwrócić uwagę, czy waga ma aktualne świadectwa legalizacji pionowej, potwierdzone odpowiednim dokumentem. Taki dokument wygląda w następujący sposób. W szkole możecie całkowicie zapomnieć o świadectwach legalizacji, ale wiedza o rozdzielczości i niepewności granicznej jest przez podstawę programową wymagana i na maturce może się pojawić. Wreszcie mogę przejść do pomiarów. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale kto by spodziewał się, że wykonanie pomiaru ma z kilku głupich tabletek musujących będzie wiązało się ze znajomością tak wielu informacji. Wykonywana próba pomiarów powinna być duża. W doświadczeniu użyłem 17 tabletek. W przygotowanej wcześniej tabeli zapisuję masę poszczególnych tabletek z uwzględnieniem jednostki. Posiadając tabelaryzowane wyniki pomiarów, przechodzę do części rachunkowej. Obliczam średnią arytmetyczną z otrzymanych mas. Korzystam przy tym z przedstawionego wzoru. Spotkaliście się z nim w szkole podstawowej i pewnie obliczacie z niego średnią na świadectwie na koniec roku. Wynik zapisuję wraz z jednostką. Jeśli w zadaniu prosili tylko o średnią, to trzymaną wartość zapisuję z taką samą liczbą miejsc po przecinku, jak wyniki pomiarów. Gdy jednak chciałbym liczyć coś jeszcze na podstawie tej średniej, to wynik powinienem zapisać z większą liczbą miejsc po przecinku niż to wymagane. Zminimalizuję w ten sposób przybliżenie rachunkowe, mogące wpływać na wynik końcowy. Mając średnią arytmetyczną, jestem w stanie obliczyć odchylenie standardowe. Ta duża litera E, zwana sigma, oznacza sumę kwadratów nawiasów, w których znajduje się różnica pomiędzy badaną wielkością fizyczną x z indeksem i, a średnią arytmetyczną z wyników, czyli x z kreską u góry. Litera n oznacza liczbę wykonanych pomiarów. Stosując ten wzór w obliczeniach, zamiast x'ów napiszę literkę m. A skoro wykonałem 17 pomiarów, to zamiast literki n napiszę 17. To nadal strasznie wygląda, więc całość zapiszę w jeszcze bardziej przerażający sposób. Ale nie martwcie się, takie rzeczy będziecie liczyć na matmie w liceum i technikum, a może i na maturce z matematyki. Tyle, że na matematyce w mianowniku tego cholerstwa używa się samej literki n bez odejmowania jedynki. Robi się tak, bo mamy wtedy do czynienia z odchyleniem standardowym dla pewnej znanej skończonej populacji. To, co my liczymy, to odchylenie standardowe ze znanej próby, w której nie znamy całkowitej populacji wszystkich wyprodukowanych tabletek wchodzących w skład jednej szarży. Odchylenie standardowe informuje o tym, jak dużą zmienność wykazuje badana próba. Znając odchylenie standardowe, można dowiedzieć się na przykład, ile wynosi procentowy współczynnik zmienności, zwany też RSD. Jest to jedno z kryteriów, na podstawie którego ocenia się partię produktów przekazywanych dalej na sprzedaż. W zadaniu przyjmę, że gdy współczynnik zmienności jest mniejszy niż 1%, to sprzedawane tabletki spełniają wymogi. Po obliczeniu stwierdzam, że tabletki te nie spełniają założonego kryterium. To jednak nie problem, sprzedamy je do krajów trzeciego świata jako pełnowartościowy produkt. Odchylenie standardowe przydaje się też do obliczania niepewności, dlatego zwróćcie na nieszczególną uwagę w trakcie nauki. Po dzisiejszym filmie powinniście wiedzieć, że masę możemy sprawdzić wagą, a wykonany pomiar jest mniej lub bardziej niedokładny. Wpływ na dokładność pomiaru ma niepewność graniczna urządzenia pomiarowego. Urządzenie pomiarowe ma też swój zakres pomiarowy, w którym działa poprawnie. Najmniejszy możliwy odczyt na takim urządzeniu, związany z najmniejszą działką, to rozdzielczość urządzenia lub miernika. Musicie też znać wzory na średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe i umieć te wzory zastosować. Uważajcie przy tym, czy używacie wzoru na odchylenie standardowe z próby czy z populacji. Na fizyce używamy najczęściej odchylenia standardowego z próby, a na matematyce z populacji. Różnią się one mianownikiem ułamka. W przyszłości ta umiejętność, a także wiedza o tym, Czym jest niepewność graniczna i rozdzielczość urządzenia będą niezbędne przy wyznaczaniu niepewności pomiarowej? W tym filmie to wszystko. Fajnie, że zdołaliście przebrnąć przez niego do samego końca. Będzie mi bardzo miło, gdy zostawicie komentarz, lajka, a osoby niesubujące zasubskrybują wreszcie ten kanał. Jako ciekawostkę wynikającą ze statystyk mojego kanału, dodam, że ponad 90% osób go oglądających nie jest subskrybentami. Osoby, które chciałyby mnie wesprzeć w szczególny sposób, mogą zapoznać się z informacjami pod filmem. Udzielone wsparcie nie idzie na marne. Spójrzcie tylko, jak mocno zmienił się na lepsze ten kanał, porównując to, co nagrywam obecnie z filmami, które pojawiły się jako pierwsze Cześć!